Dzień dobry. Nazywam się Jakub Buraczewski i reprezentuję firmę Joker Junior. Nasza firma zajmuje się m.in. zadeszeniami terasu. No, na przykład taką pergolą jak tutaj. Jest to pergola Essential, w pełni aluminiowa. No, najnowszy hit sezonu, że tak powiem. Natomiast właściwie dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować inteligentny system regulacji naszym zadaszeniem, bo czasami możemy mieć problem ze znalezieniem pilota, więc klient nasz poprosił o zainstalowanie aplikacji w telefonie, poprzez którą możemy zarządzać, że tak powiem, naszym zadaszeniem, dachem, oświetleniem, roletami, również innymi gadżetami, których tu akurat nie ma na wyposażeniu. To może zacznę od zademonstrowania, jak ta aplikacja się prezentuje. Jest dość czytelna, prosta w obsłudze, intuicyjna i właściwie no, wygodna przede wszystkim, bo tak jak mówię, możemy sobie siedząc na tarasie bądź też w innym miejscu. Łączy się za pomocą Wi-Fi, także jest no. Dobrze, przejdziemy może do regulacji. Najważniejszą chyba sprawą jest samo zadaszenie, czyli dach. Tutaj mamy kilka pozycji do wyboru. Możemy sobie wybrać kąt nachylenia naszych lameli. Tak jak tutaj to widać. Ten model pergoli w parametrach technicznych mamy tutaj informację, że te lamele mogą się przekręcać do 135 stopni, co właśnie za chwilkę chciałem Państwu pokazać, więc nie mamy tutaj problemu z regulacją światła na naszym tarasie. Zawsze możemy sobie tak ustawić, że gdzieś to słońce nam będzie wpadało. Także jest to dość istotna informacja, bo nie wszystkie pergole mają tak szeroki zakres obrotu piór w naszym dachu. Skoro mamy już otwarty dach, możemy teraz przejść do opuszczania rolet, które tutaj mamy właśnie z każdej strony. Czyli zaczniemy od pierwszej rolety. Włączymy też drugą roletę. No i mamy jeszcze trzecią. Nasza pergola jest także wyposażona w oświetlenie typu LED. Jest to taśma odporna na warunki atmosferyczne. No i może nam posłużyć wieczorkiem. Właśnie dlatego zamkniemy dach, żeby można było pokazać, jak dużo światła nam daje to oświetlenie. Tutaj mamy akurat listwa, która idzie dookoła całej konstrukcji w wewnętrznej części, więc tego oświetlenia mamy tutaj naprawdę dużo. Tutaj mamy funkcję regulacji oświetleniem, więc po prostu ją sobie włączymy. O, tak to wygląda bardzo ładnie. Możemy sobie też zmniejszać stopień natężenia tego światła. O, bardzo ładnie nam się wyciszyło, także możemy sobie tą atmosferę regulować także. Właściwie to wszystko. Dziękuję i zapraszam.